Szanowni, po dłuższym pobycie w świecie gazów przenieśliśmy się do świata cieczy, a konkretnie badaliśmy własności wody, takiej cieczy, z którą każdy z nas codziennie ma wielokrotnie do czynienia. No i wykonaliśmy serię doświadczeń, którą chciałem zilustrować tutaj, pokazując filmy z tych doświadczeń. Pierwszą obserwacją, którą żeśmy zrobili, to była obserwacja, że woda ma taką dość tajemniczą własność, mianowicie klei się do wody. No i wszystkie te doświadczenia robiliśmy oczywiście sami w klasie, czy też pokazy były tych doświadczeń. No i tutaj jest pierwszy przykład, demonstracja tego, jak ten strumień, dwa strumienie wody wylatujące z butelki odpowiednio przedziurawionej można złączyć i rozdzielić. Tak? Widać, że ta woda się do siebie klei. To jest bardzo przyjemnie wyglądające doświadczenie. No więc wiemy już, że woda się do siebie klei. Pytanie w takim razie, czy można to jeszcze jakoś zaobserwować? No i kolejne nasze doświadczenie polegało na tym, że pokazaliśmy, że spinacz może pływać w wodzie, pomimo to, że jest metalowy i w zasadzie no, tak wrzucony do wody tonie, to tutaj widzimy, że spokojnie pływa w wodzie. Nic się nie dzieje. No i jest pytanie, dlaczego tak jest? No więc jest tak dlatego, że woda tworzy taką powierzchnię, to się nazywa elastyczną powierzchnię, to się nazywa zjawisko napięcia powierzchniowego. To tu macie wodę, schematyczny rysunek, tu jest powietrze nad wodą, pod spodem jest woda. Jeżeli byśmy chcieli ugiąć tą powierzchnię, to musimy odsunąć elementy tej wody od siebie, a ponieważ one się do siebie przyciągają, to będą chciały wrócić do tej samej konfiguracji, zbliżyć się znowu do siebie. No i to właśnie powoduje, że ta powierzchnia jest elastyczna, no tak samo jak kawałek gumy. Jak go rozciągamy, to gumę od gumy, elementy tej gumy rozciągamy. Możecie narysować flamastrem na gumie dwie kreski. Jak rozciągniecie gumę, to te kreski oddalą się od siebie, a chcą się zbliżyć, bo guma też ma taką własność, że lubi się ze sobą. A rozciągana wraca do poprzedniego kształtu. No dobrze, no to już nauczyliśmy pływać spinacz, to teraz jeszcze zobaczmy, co się stanie, jeżeli postawimy na wodzie stateczek taki z kawałka tekturki i z tyłu za nim, no jak postawimy, to nic się nie dzieje, on po prostu się utrzymuje na wodzie nieruchomo, a z tyłu za nim dodamy teraz na patyczku, zamoczyliśmy ten patyczek w środku do mycia naczyń i za chwilę zamoczymy go w wodzie, czy ja go zamoczę w wodzie z tyłu za tym stateczkiem. No i stateczek popłynął, tak? Popłynął raz, popłynął drugi, można go pewnie obrócić, to jest duży talerz, więc można pewnie spróbować jeszcze ze dwa razy. No po czym się ta zabawa kończy, dalej pływać już nie chce, dlatego że to napięcie, ten środek do mycia naczyń rozpłynął się po całym powierzchni wody. Jak to działa? No kiedy to jest widok tego talerza z góry, to mamy ten stateczek, kiedy on leży sobie na tej elastycznej powłoce, to ta powłoka ciągnie go we wszystkie strony z tą samą siłą, jest nieruchomy. Natomiast jeżeli osłabimy napięcie powierzchniowe tutaj w tym fragmencie z tyłu,
to tak jakbyśmy osłabili elastyczność tej powłoki. No i wtedy już te równowagi sił nie będzie. Siła wypadkowa będzie działała w prawo i stateczek popłynie w prawo. Jest pytanie, dlaczego mielibyśmy chcieć zmniejszać napięcie powierzchniowe wody? A to jest bardzo interesujące pytanie na ten temat. Nagrałem inny film i też go wam udostępnię. No dobrze, no to tak sobie uważamy, że istnieje ta elastyczna powłoka, to czy ona rzeczywiście istnieje? No i tutaj pokażę film, który ilustruje kolejne doświadczenie, które wykonywaliśmy w klasie. Na tej ramce jest rozpięta nitka i zanurzaliśmy tę ramkę z nitką w wodzie. I, o przepraszam najmocniej, ale tu muszę przerwać to udostępnianie na chwilę, dać się temu panu wygadać. Dobrze. Przykro mi, ale to na temat nauki języka angielskiego to jest dobrze. Już zatrzymuję. Cofam troszeczkę. Wracamy jeszcze raz. Widać, że ta błona rozpięta jest elastyczna. Tak? W ten sposób można pokazać, że ona jest elastyczna, a można zrobić jeszcze lepsze doświadczenie, przekuć ją z jednej strony, palcem na przykład, i pociągnąć za tą nitkę. Ach, zepsuło się, trzeba spróbować jeszcze raz. Znowu mamy tą elastyczną błonę, przekuwamy ją i teraz widać, jak bardzo ona jest elastyczna. Tak, że można ją ciągnąć, ona potem wraca do swojego poprzedniego kształtu. No więc rzeczywiście mamy do czynienia z taką elastyczną błoną. No i oczywiście, w przyrodzie są zwierzęta, które korzystają z tego. Ja teraz powiększę. To jest zdjęcie nartnika, który żyje na powierzchni wody. Na górze mamy nartnika, pod spodem to jest jego odbicie w wodzie, jak rozumiem, no ale widać bardzo wyraźnie, jak on opiera się na tych swoich odnóżach na wodzie i jak ta woda się ugina pod tym jego ciężarem. Właśnie ta elastyczna powierzchnia wody się pod jego ciężarem ugina. No, skoro woda ma taką własność, że tworzy elastyczną powierzchnię, to wypada jeszcze coś powiedzieć o kroplach. Kształt kropli wynika z tego, że spośród brył o tej samej objętości najmniejsze pole powierzchni ma kula. No i ponieważ ta powierzchnia jest elastyczna i chce się ścisnąć, jeśli jest elastyczna, to chce zająć jak najmniejszą powierzchnię. Jeżeli nie może, bo masa, czyli objętość tej wody jest ustalona, dlatego że gęstość tej wody jest stała, czyli objętość i masa jest stała, to objętość w związku z tym musi być taka sama. Więc jedynie jak może ograniczyć pole powierzchni ta woda, swoje pole powierzchni, no to może owszem utworzyć bryłę o najmniejszym polu powierzchni, czyli przy zadanej objętości, czyli właśnie krople. No i puścimy sobie ten film. Wszystkie te filmy będą dostępne w Classroomie. Ja jeszcze na YouTubie, no, znowu, nie, dobrze. A tutaj są krople, które spadają z... Jeszcze raz popatrzmy na ten film. Dźwięk musiałem wyłączyć, że to trochę śmieszne jest, pan opowiada, ale go nie słychać, ale ten dźwięk interferuje z nagraniem mojego głosu, więc
musimy to, musimy, dajmy dokończyć to doświadczenie. Przy okazji widać, jak ta powierzchnia drga. Tak? Każda elastyczna powierzchnia będzie drgała i widać, jak ta powierzchnia drga. On powinien zaraz puścić tą, łapie ją z jednej strony na drugą. No, to są zdjęcia, film nagrany na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i tu możemy to zatrzymać. I w związku z tym odpada efekt, tam pozornie nie ma grawitacji. No ale oczywiście powstawanie kropli wody można też obejrzeć na przykładzie na przykładzie kropli formującej się u otworu pipety. No i to jest film nakręcony przeze mnie. Widać, jak formuje się ten kształt kuli. No, potem kropla się odrywa. No i jest jeszcze jedna ciekawa sytuacja. Mianowicie, no skoro powierzchnia wody dąży do tego, żeby być jak najmniejsza, to można się zapytać, na jaką powierzchnię tworzy woda, jeżeli Przepraszam. Zaczęła nagrywać kolejny rozdział. Odtwarzać. Jaki kształt przybierze powierzchnia wody, jeżeli taki zbudowany samodzielnie sześcian zanurzymy w wodzie, do której dodaliśmy środek do mycia naczyń. No i tu widzicie bardzo zabawny kształt. Obserwowaliśmy to też na lekcji. Każdy może wykonać to doświadczenie w domu. I tutaj jest ten wariant, w którym utworzył się tutaj taki mały sześcianik w środku. Tutaj to może widać nawet jeszcze lepiej. No. To są prace waszych starszych koleżanek i kolegów z KUN. Bardzo zachęcam do zrobienia tego doświadczenia w domu, bo to jest bardzo ładne. Tutaj, przepraszam, nie udostępniłem tej karty z rozpędu. Jeszcze raz pokazuję, jak ta minimalna powierzchnia wygląda, a tu na wszelki wypadek, gdybym nie udostępnił poprzednio, to pokazuję, jak wyglądała na poprzednim zdjęciu. No więc te wszystkie doświadczenia prowadzą do wniosku, że woda rzeczywiście tworzy taką elastyczną powierzchnię i okazuje się, że ma to spore znaczenie dla różnych zjawisk przyrodniczych, a także do mycia naczyń i mycia rąk. A oprócz tego można oczywiście badać to wykonanie.